Tutaj wyjmę drzwi, zawiasów. A światełka nie ma? Nie ma, to właśnie jest niedobre, bo gdyby było światełko... Dawaj, szybko, na 3-4. Raz, 2, 3, 4. Dawaj, kawałek tylko przepchniemy. Ja mogę pchać. Tak, jeszcze wsiądź i cię będę pchać. Dzień dobry, witamy w ten piękny, słoneczny poranek. Ja już sobie tu przygotowałam miejscówkę do odpoczywania, kładę książeczkę. I idę zrobić śniadanko. Dzieciaki jeszcze śpią, Piotruś sobie leżakuje, a mamy godzinę 8:53. I zrobię sobie owsiankę, nikt nie lubi, więc dobrze, że śpią. A później zrobię wszystkim śniadanko. Więc co, jesteście gotowi? To zaczynamy. Płatki owsiane błyskawiczne, mleczko, zagotować i zjeść. Można sobie dorzucić owoce, można sobie dorzucić co kto lubi i jak lubi. Ja dzisiaj lubię bez niczego. Będzie sama owsianka, bez owoców, bez żadnych powideł, innych dziwnych rzeczy. Jedna łyżka owsianki zmieszała. 3, 4. Po zagotowaniu zostawiam to jeszcze na 5 minut, żeby ona sobie tak wsiąkła, to mleczko, i gotowe. Owsianka się zagotowała, gaz znika, zostawiam tak na 5 minut i będzie gotowa. Smacznego! No dobra, a teraz przyznać się, komu przypomniały się lata dzieciństwa, poranna owsianka. Nie wszyscy na pewno lubią, ale ja od jakiegoś czasu lubię sobie właśnie zjeść. I oto w takich okolicznościach przyrody. Smacznego! I tak właśnie do porannej owsianki książka i bardzo fajny wstęp jest. Przyjaciele ratują ci życie każdego dnia na 1000 różnych sposobów. I powiem wam, że w moim życiu często, no nie często, ale zdarzyło się tak, że nie zawsze więzy krwi to można liczyć 100% na tą osobę. A czasem osoba poznana gdzieś wcześniej, później, która nam towarzyszy przez życie, tak zwany przyjaciel. No, myślę, że trzeba duży worek soli zjeść, żeby się przekonać, czy to naprawdę jest szczere. Ale jak się okaże, że tak, to dobrze mieć taką osobę blisko siebie, na którą można liczyć zawsze. I życzę wam, żebyście mieli takie osoby. Nie trzeba ich mieć dużo, wystarczy mieć nawet jedną, ale tak naprawdę prawdziwą. Ja mam taką osobę i się cieszę. I mam nadzieję, że też jestem dla tej osoby taką samą, zaufaną osobą i wie, że może zawsze na mnie liczyć. Pomijając oczywiście męża, tak? No bo to powinien być najlepszy przyjaciel. Proszę bardzo, i Piotruś zawitał. Zmontowałem film. Chwali się. Już widzowie, macie kolejny filmik do oglądania, równie ciekawy jak każdy poprzedni. Zanim on pójdzie do publikacji, to... Oto ta gwiazda musi go ocenzurować, obejrzeć. Gwiazda, z tobą jest jazda. No, to lecimy. Zjemy jakieś śniadanie i przy śniadaniu możemy... O właśnie, co Piotr dzisiaj zrobisz na śniadanko? Nie wiem, mak otwarty jest? Nie, chyba, nie wiem. O, no to nie ma dzisiaj śniadania. Bo ja już owsianeczkę wciągłam, z widzem książkę przestudiowałam troszeczkę wstępu. No to fajnie macie, no. Także jakby dzieci wstały, łóżko pościelone. Łóżka pościelone są. Brawo. Chodź, zjemy śniadanie i obejrzymy film. Masz ochotę niedoróbki dzisiaj zrobić, czy ci ochotę, się nie chce? Ochotę to ja nie mam, ale wiem, że to trzeba zrobić. Nie, no mam ochotę, bo lepiej to będzie wyglądało, no tak, wizualnie. Odwaliłem, to poprawię. Tutaj wyjmę drzwi z tego zawiasów i wymalujemy tutaj. No ja wymaluję. I to już będzie po robocie, nie? Czyli ja tak naprawdę to ewentualnie ogarnę obiadek, a tak to sobie idę poleżakować, poksiążkować. Jesteście za? Jak tak, to łapka w górę. Idź, jesteś gwiazdą tego kanału, idź, korzystaj. Nie nadużywaj słowa gwiazda, bo to ja jest... Ja już mówiłem, ja nie nadużywam. Ty jesteś po prostu dla mnie gwiazdą. Czy Monia nie jest gwiazdą dla was? Weź, opanuj się, człowieku, ile ty masz lat, już powinieneś się zachowywać odpowiednio. Piotr już szykuje się, by wykończyć niedoróbki, a Monisia kupiła polędwiczki z kurczaka i będziemy marynować, bo dzieci na obiad chcą frytki i kurczaczki. Piotruś, też jesteś za? Tak, jak najbardziej, też chcę frytki. O, proszę, trójka dzieci przegłosowała. Budyń, Piotruś sobie zrobił na drugie śniadanie, to działaj.
Dobra, podłoga zabezpieczona. Tym razem, żeby poprawki zrobić, zdejmę już te włączniki światła. Mogłem zdjąć je od razu. No ale mi się nie chciało. No to teraz będę poprawiał. Ok, gniazdka powyciągane. Oczywiście prąd wcześniej wyłączyłem, tak na wszelki wypadek, bo to różnie bywa. No i teraz będę mógł to zielone zamalować tym jasnym kolorem. Wezmę sobie pędzelek, bo to jest bez sensu tym wałkiem, bo maluję dużo więcej i tak naprawdę niepotrzebnie. No, pędzelkiem to inna robota. Marynata zrobiona, tak, ląduje do lodówki. Dobra, tutaj wymalowałem wokół tych gniazdek, na razie to wygląda kiepsko, musi wyschnąć. Teraz wyciągam drzwi i wymaluję tutaj futrynę w koło. Teraz wyciągamy te drzwi. O, wyszło nawet. Sam dałem radę. Brawo ty! Kurczę, chyba muszę obkleić tą futrynę, bo umaluję ją całą. Dobra, futryna wyklejona taśmą. No, futryna wymalowana. Można powiedzieć, że jest ok. Na raz maluję, nie więcej. Wkładam z powrotem drzwi, teraz odkleję już tą taśmę i włożę, żeby tutaj nie upadły. Niech sobie wiszą na zawiasach. Futryna sobie spokojnie wyschnie. Mocno ciepły dzień, więc ciacho już zjedzone. Odpoczywamy pod parasolem, a Monisia wyczaiła w Lidlu taki jogurcik z pistacją, a ostatnio właśnie ten smak pistacji nam zasmakował, więc próbujemy. No i widzicie, co się dzieje. A później Piotrek się pyta, jak tam waga u mnie. No, stoi, no co ma nie stać? Przecież jej nie ruszam, nawet nie odkurzam. No co ty tam, Monisia, masz ciekawego? A co mnie tu zachodzi z kamerą? Patrzcie, co Moni kupiłem. Na, z jakiej to okazji ci kupiłem? A, okazji rocznicy chyba, nie? Ślubnej, no. No. A weź tu wyłącz, pokaż, co to jest. Taki brown, depilator. Jak facet to kupuje, to nie wiem, o co mu chodzi. No bo chciałaś, to ci kupiłem. Oglądałam, bo my sobie prezenty takie robimy, że sobie sami wybieramy i później, wow, ale fajnie, skąd wiedziałeś? No, depilator, ale też można wymienić na końcówkę. I jest normalna golarka. O, i normalnie można golić. Ja już nie mam tak dużo włosków, kiedyś chodziłam na laser, więc jakoś tam zacisnę zęby i tym depilatorem sobie powyrywam jeszcze. No nie wiem, z depilatorami to jest chyba tak kwestia przyzwyczajenia. No ja trochę popróbuję depilatorem, trochę maszynką i już i będzie pięknie. Się doprowadzić do porządku. A tu jest fajne światło, widać, bo w łazience jest ciemno i czasami... No najlepiej jakieś światło słoneczne, dzienne. O, omijam różne jakieś tam miejscówki. No co was będę zanudzać goleniem nóg? Co wy, pany, panowie, panie, drogie. Drodzy państwo. A czy polecam? Kurczę, nie wiem. Może są lepsze? To jest Brown Silk Epil 5. Nie wiem, jak inny by dawał radę, więc trudno mi to ocenić. Wyrywa, no. Jednorazówką też już przejechała, nie? No i tak, no. Na ile wystarcza taka depilacja? Tak od 2 do 3 tygodni u mnie. 2 tygodnie to jest takie optymalne. 3, no to już są jakieś krzaczki, nie? No ale muszą też odrosnąć, żeby było później za co złapać. Aj, ma dwa tryby. A światełka nie ma? Nie ma. To właśnie jest niedobre, bo gdyby było światełko, to i może w łazience nie byłoby tak źle. Piotruś wynalazł taki stolik, będzie teraz czyścił, bo ten jest nam za wysoki, jak tutaj sobie na leżaczkach odpoczywamy. A Monisia skończyła właśnie depilację nóg i stwierdziłam, że sobie trochę ogarnę stopy. Sobie moczę w wodzie z solą. Zaraz ogarniemy pięty i co? Solą jak na akację normalnie. Morską solą, panie. I tak sobie dzisiaj będziemy robić domowe spa. Później o krem zmiękczający i będę gładka jak kupcia niemowlaczka. Czego my tu nie mamy? Wystarczy tylko pochodzić, nie? Proszę państwa, frytkownica rusza.
Właściwie dają frytki, niekarbowane. Tutaj wyjąłem to mięso, co wcześniej robiłaś. Bardzo dobrze. Bez panierki, więc wszystko zdrowo, beztłuszczowo. O, 20% ekstra. Dobry ten sprzęt, nie? No, jest rewelacyjny. Powiem ci, że zimą no, nie będziemy tutaj na siedlisku. Zabieramy go do Łodzi. I tak dalej. No i też wiemy, że jak budynki raz jest ciepło, raz jest zimno, to dzieją się różne dziwne rzeczy, grzyby, wilgocie i tak dalej. Więc to też chcemy uniknąć. I myślę, że na sezon zimowy ta frytkownica beztłuszczowa wróci do domu, do Łodzi, będzie nam tam służyć. Bo rozgrzać piekarnik czy coś, a to jest no... No jestem zadowolona, no. Co tam będę piekarnik odgrywać? To co? Do ciasta, nie? Do ciasta, no. Jakaś większa impreza, więcej ludzi, co? A takie frytki, szybko, na szybko obiad, to ta frytkownica jest idealna. Nie wiem. No, to łapcie tam okazję na Allegro, bo zmieniają codziennie ceny. No, obserwujcie, jeśli chcecie. Myślę, że taka dla mnie cena do przyjęcia to jest max 200 zł. Wtedy to... Znaczy, no może tak... Teraz jak już wiemy jak to działa, nie wiem, no może i za 300 bym się skusiła, ale wiem, że... Ja znając Ciebie to tak myślę, 249 to byś zaakceptowała. Tak, no to dobrze mnie znasz. Ostatnio właśnie Piotruś tak okazało się, że mnie zna lepiej niż ja samą siebie. Było coś, że o prezentach i tak dalej. Mówi, no Ty byś sobie takiego nie kupiła za tą cenę. Ja mówię, no nie. No ale komuś, na kim Ci zależy, to już tak. Ja mówię, no tak, no nie miałabym z tym problemu. Dla kogoś to oczywiście, żeby miał tą przyjemność, żeby się cieszył. Lubię bardziej dawać niż otrzymywać, bo wtedy nie wiem, jak się zachować. No to dobrze, że lubisz dawać. O Jezus, Piotrusiu. Skoro już tak lubię dawać, to dam dzieciom ten obiad. Niech nie głodują. Zapikało, więc zdejmujemy. No i jak zawsze, nie zawiedliśmy się. Elegancko, kurczaczki, fryteczki. My też sobie takie zrobimy, nie? Ale karbowane, tak? My karbowane frytki, tak. Dzieciaki wolą takie właśnie, o. Proste. Delicja. Mięsko też delicja, ładnie przypieczone. Dobrze, nakładam. Dzieci pierwsze dostaną posiłek. A rodzice muszą poczekać. O, i taka porcyjka dla dzieci. I nasza będzie wyglądać podobnie. Prawdopodobnie tak. Namówiłeś mnie. I proszę Państwa, wjechał taki obiad dla nas, tam dla dzieci widzieliście wcześniej. No aż wygląda tak. Także smacznego, Monisiu. Dziękuję, wzajemnie. Słuchajcie widzowie, Monia mówi, że nie idzie w tych upałach wytrzymać. Ja mówię, wejdź sobie do basenu, jak ja przed chwilą byłem. Nie widzieliście, no bo co to za atrakcja. Jakby moja była atrakcja. Basen przefiltrowany, pompa działa, znaczy teraz wyłączyłem, ale chodziła od rana. Także wielkie dzięki za informację o filtrze, że pasowałoby wymienić. No przecież sam na to nie wpadłem. Ale zimno! 26 stopni. Tak? No, 6, prawie 7. No, to jest takie, wiesz, chwilowe, pierwsze jak zawsze. Później już jest okej. Ale od razu się obudzisz, bo tak tu siedzisz i zasypiasz tylko. No taki człowiek zamulony jest. Niby słońca nie ma w sensie, ale jest tak parno. Wyjmij ten chlor. Wyjmuję, no. No już jest lepiej. No, to już się nie przeszkadzam, idę sobie. Ja już nie wchodzę, bo już wyschłem. Cały basen dla Ciebie. Danej zabawy. Dziękuję bardzo. Chlup. A nie. Dawaj, dobra. Szybko, na 3-4. Raz, 2-3-4. Już okej, nie? Teraz ale nie ma taka wejścia. Woda śmierdzi mułem trochę. Jakim mułem? Chlorem. Nie. Śniętą rybą. Tak, śniętą rybą. No bo ja byłem w basenie. Nie, trzeba jeszcze jakieś takie, jakieś, nie wiem, coś jeszcze tu trzeba, jakiś tam ktoś pisał jakiś. Nie, po prostu na przyszły rok muszę filtr wymieniać w pompie, a nie włączać pompę, bo to nic nie dawało. Ona sobie buczała, a nie filtrowała. Może będzie ok. Nie nadrobimy teraz, nie wiem, miesiąca niefiltrowania wody, nie? Ja wiem, że tam pisaliście, że woda powinna być filtrowana, że to codziennie powinno chodzić. No, no ale nie da się tak, no nie ma nas tutaj codziennie. Ale nie, no, no nie jest takie zamulone, czy śliskie, czy coś. No pierwsze może takie moje było. Oj, oj, oj. Jest ok. Dobra, baw się dobrze. Aha, o. Muszę sobie tak poleżeć. No, to odpoczywaj sobie.
Ochładzaj się i wracaj do żywych. No, mógłbyś mi jeszcze przynieść coś do picia. Byś chciała? No wodę, tam chyba jeszcze mało wody masz? Jest. Coś masz do powiedzenia? Mam dla ciebie ten oto bukiet. Czy przyjmiesz go ode mnie? Świeży, zielony, piękny. Jest... Przyjmie się w każdej glebie. Wszędzie się przyjmie. Nie, no chodź, znowu wycinam. Nie, trzeba naprawdę chemii, bo tak. Daj spokój, usiądź. No ale ochudziłam się, to energia wróciła, bo tak, to taka zamulona byłam, tak parno. Piotruś nie wytrzymał. Będzie robił miejsce na kolejne ognisko. Tak na przyszłość, bo kiedyś było tutaj, układaliśmy. Patrz, było tutaj, gdzie ty masz. Zobacz. I akacji nie ma, ale to jeszcze nic, bo tutaj też było. My mieliśmy bardzo dużo miejsc na ognisko, proszę. A może dzisiaj wieczorem sobie byśmy zrobili? Nie chciałoby się nam? Dzisiaj taki ciepły wieczór się zapowiada. Zobaczymy. Kurde, szkoda, że nie wziąłeś gitary, byłoby romantycznie. Przełożymy sobie tu, co zrobimy, takie miejsce ogniskowe. I jak to się wypali, ten pieniek, to już tutaj nie będzie tych nowych wypustków. Jakby to takie mega siedlisko pierwotnego macierzystego drzewa będzie pokonane. Zobaczymy, czy to się uda. No pięknie, jestem z ciebie dumna. To się chyba jeszcze dopali, nie? Bo to jest kawał drewna. No, to tu sobie będzie ognisko. Mhm. To się kiedyś zrobimy. No to, żeś się narobił, powiem ci, że Będzie winogrono, czy to jest dzikie? Co będzie? No winogrono tu kiedyś było takie ciemne, a w tym roku nie widzę żadnych zalążków, zawiązków, nic. No to masz odpowiedź, że nie będzie. No właśnie, i teraz kurczę, jeszcze zostawiłam sobie to drzewko przywiązane sznurkiem. I się boisz, że się rozrośnie? No właśnie, jak akacja. Nie wiem, czy to dobry plan, bo w przyszłym roku mamy zamiar tutaj sobie tak zagospodarować ten teren, żeby umilić tu też na zewnątrz to bycie na siedlisku. To wyciacha, bo tu będzie. Ale później zobacz. Tu rośnie też tutaj, no nie? I to będzie dawało cień. A no to na co? A na co nam tutaj z tej strony to? Nie żałowała. Wyrywaj to. No jeszcze dałam sobie 5 minut na przemyślenie i to może wylecieć. Dobra, tam minut. Zostawię te dwa, nie? Tu na końcu to sobie mogą być, co? Tutaj sobie mogą być. Tu, nie? I tu jak jakiś zmęczony podróżnik sobie na pieńku by chciał usiąść i nie ma... Ale nie odważysz się usiąść, nie? Bo tu jest gwóźdź. Aha. Korniki może by mi weszły gdzieś od tyłu i po no co właśnie. To? Podróżny miał stolik, cień, dwa drzewka, z lewa, z prawa, elegancko. Myśli, że ta akacja z zewnątrz jest spoko, bo jak się idzie, to tutaj tak jest... Żywopłot taki, naturalny. Tak, tylko żeby na podwórku nie była. Ja nie wiem jak to jest, że zobacz, tutaj nie wyrasta przy płocie, tamtą stronę drogi też za bardzo nie idzie, jak się pozwoli, że jest jedno duże drzewo, to już później nie ma tych małych odnóżek. A jak... Im więcej tego wyrywasz, tym więcej tego rośnie. Pozwól tej akacji wyrosnąć raz, a dobrze. To niech rośnie z tej strony, jakbyś mógł jej przekazać ode mnie. Przekazuję, akacjo kochana, rośnij sobie tam. No, może, że już załatwione. Załatwiło. Tutaj ostatnio te skorupki po jajkach wysypałam. Ja wiem, czy ta trawa jakby tak wybiła, nie sądzę. Tylko te skorupki leżą. Będziesz musiała sprzątać. No. O nie wiem, no. No niech leżą, może się rozłożą. Przecież to nie jest pewnie tak, o tak i już. Może na przyszły rok, nie? No może musi 10 lat poleżeć. A, 10 lat. To nie jest jak akacja, że oj już. 10 lat to ja nie mam takich planów na życie. Nie wiem, co jutro będę robić, a jutro to akurat wiesz, co będziesz robić. Nie wiesz, co będzie pojutrze. No, głowa może boleć. Popołudnie nas zastało. Poodpoczywaliśmy dzisiaj dużo, pobasenowaliśmy. No i teraz pora... A poczekaj. Bo jeszcze tu nie sprawdziłam, jak te akacje tu, bo też były lane. Tu to farbą były zalane, tu nie widać. No ale nowych pędów nie ma, bo tutaj zalewałam wrzątkiem też. No nie wiem. Dobra, to sobie działaj, nie? Miałaś coś tam grzać jeszcze do jedzenia. No bo z domu przywiozłam ryż i ten... No to podejdź sobie kosiarką tam pod drzwi. Dawaj, jedź! Nie, to pijamy! Dawaj! Idziemy grzać strogonow z kurczaka i ryż sobie odsmażymy i mięsko. I taki podwieczorek, może już nawet kolacja 17.30, więc teraz zjemy, nie ma co później na sam wieczór się opychać. Tak jest lepiej. Później zachód, trochę spalić kalorii. Jak mi zostaje taki ryż z dnia poprzedniego, to sobie go smażę na patelni. Najpierw rzucam jajo, a później dopiero ryż.
jajo wylądowało. Stasie prezentuje ryż smażony z jajkiem, strogono z kurczakiem, pieczarki, papryka, cebulka, pomidorki z puszki, kurczaczek. Ja wiem, że strogono to nie z kurczaka, ale ja tak robię. Jesz dużo szybciej. Monia, pojadłaś? Tak. To chodź, bo ja muszę pokosić pod samochodem, a nie chce mi się odpalać silnika. No chodź, przepchniemy samochód. To chyba jaja robi. No chodź. Poważnie? No. Chodź. Dawaj, kawałek tylko przepchniemy. Ja mogę pchać. Nie. Jeszcze wsiądź i cię będę pchać. Weź na luz daję, nie? No weź idź po kluczyki. Nie tak. Chce mi się. O Jezu, co mi przyszło? No widzisz, ile tu trawy jest do skoczenia. Po krzywy. O, dzięki, Kasku. Włącz ręczny, bo zleci z górki. Dlatego mówię. Teraz już leci! Ja. No dobra, przepchnęliśmy Fiata. Teraz mogę tutaj pokosić. Myślę, że wystarczy tego koszenia. Unia, myślisz, wystarczy? No tak, no tu pięki to już się nic nie zrobi. No nie tu zrobi przyniesiono się. Ognisko, tu te kwiatki miały zostać. Tyle. A tam na górce trochę, czy już tak zostawiamy? Tam? No. No zostawiamy, bo tam już się nie dyszel dojdzie, bo tam dyszel prawie. Już jest od wozów. To teraz trzeba samochód wepchnąć z powrotem. Nie, no. A, bo to co, będzie pod górkę czy z górki? Teraz będzie pod górkę. O, to muszą dzieciaki pomóc. Już nie, bo wleci. Jeszcze? Fajnie, ja bym sama jeszcze popchnęła. Jeszcze jakby tata tam był to by. Tatą byś popchał? Zapowiada się piękny zachód słońca. Za godzinkę będzie. Mieliśmy się powolutku już zbierać. I po prostu zaczyna padać. Deszcz kropić i nie wiem, czy przestanie i czy się uda iść. I piękna, duża akacja. I mniejsza. Nic nie będzie z tych? Nie będzie, patrzyłem na tych radarach pogodowych, żadnej chmury tu nie ma. No, tak se zaczęło kropić, o. No już przestaje. To sprzęt, o, aparat trzeba schować, żeby nie zamokł. Dobry Kodak, porządny. No, tu wyświetlacz taki mały. No, tutaj można było zdjęcia oglądać. Wybraliśmy się na zachód słońca, zachodu nie ma, albo jest jeszcze za wcześnie. Ale ostatnio tu byliśmy, to tu wszystko było zarośnięte. No tutaj był ten, żyto jeszcze stało, teraz już zmucone, zwiezione wszystko. Tutaj trawa. I polecie. Teraz polecie. Jak to Gajda mówił, rzepak z koszą i polecie. Uważaj, tu nie, tu prąd? Jest, no jest drut pociągnięty, to jest. Dotykasz? Nie, aż takiej potrzeby. Nie brakuje ci energii? Nie, jestem dość naładowana. Myślisz, że tam taki prześwit to już jest wał? Między tymi drzewami taka dróżka? Nie wiem, może być. No, taki mamy zachód. To my sobie popatrzymy tutaj i wrócimy do domu na nocleg. Że już w to miejsce to nie będziemy przychodzić, bo to jest ogrom komarów po prostu. I generalnie zaczyna znowu padać. Lekko, bo lekko coś tam się rozkręca, może w nocy popada. Myślę, że to jest dobry moment, aby zakończyć ten film. Także dziękujemy, że wytrwaliście kolejny dzień z nami. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Do następnego miłego. Bajo! Bajo.